18 tysięcy złotych za monetę 2 euro, 13 tysięcy, 2700, 4500. Takie ceny za monety 2 euro na eBayu. I wy również wysyłacie mi monety euro z zapytaniem, czy one też tyle kosztują, ponieważ na eBayu widzieliście takie ceny. Zapraszam na film. A więc cześć, witajcie. Często wysyłacie mi właśnie zdjęcia monet obiegowych 2 euro. Pracujecie w strefie euro, bądź tam jeździcie i znajdujecie różne monety i wysyłacie mi. I wyobraźcie sobie, że z portfela wyciągacie i wysyłacie mi taką monetę 2 euro i mówicie, że na eBayu ona kosztuje na przykład 18 tysięcy, 10 tysięcy, no jakieś takie kwoty górne. Nawet tam jedna osoba mi proponowała jakieś procenty za sprzedaż tych monet, bo widzi, że na eBayu też są po tyle. Ale słuchajcie, pytanie, dlaczego na eBayu ktoś to wystawił za właśnie tak olbrzymie kwoty? To moja też jest tyle warta. Oglądajcie do końca, opowiem, które monety euro rzeczywiście mogą być trochę więcej warte niż nominał. Słuchajcie, przede wszystkim euro 2002 mi wysyłacie Niemcy. Jest 5 literek. Nakład 2002 roku. Pierwszy literki tutaj już macie: A Berlin, D Monachium, F Stuttgart, G Karlsruhe i J Hamburg. Tutaj macie nakłady 238 milionów 231, 180 literka G zawsze jest najrzadsza, ale mimo to 2 euro Niemcy 2002 w stanach menniczych idealnych idzie na Allegro po 30-40 zł. Kupić ideałach menniczych. Przy czym nieraz na licytacji sprzedał się niewiele więcej niż ten nominał jest warty. Na Allegro, a nawet taniej, jedyna literka G, tak jak mówię, może kosztować ciut więcej, ale nie jakieś tysiące. Kwestia tutaj jest, tak jak powiedziałem, paru dziesięciu złotych. Jeżeli ktoś ma jakieś przykłady z realnych licytacji, gdzie widać, że było licytowane, że ludzie przebijali, że jest rozeznanie rynku, to może tutaj podać link bądź napisać. Ja nakręcę jeszcze jeden film z takimi aukcjami. Natomiast słuchajcie, mamy demokrację, więc to, że ktoś wystawił teraz na Allegro, spójrzcie sobie, jest za 200 tysięcy złotych moneta wystawiona. No ja nie wiem, kto to wystawił, no ale jak miał taką ochotę, to sobie wystawił. Moim zdaniem powinny być jakieś osoby, które to weryfikują. Natomiast 99,9% z takich aukcji to ceny, słuchajcie, bez pokrycia. Nie ma żadnych pokryć. Ktoś sobie, weźcie sobie jakąkolwiek monetę, nawet widziałem złotówka za, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy wystawiona, bo ktoś taki miał kaprys i sobie wystawił złotówkę tam taką mocno zniszczoną, tak jak te monety euro, za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jak ja kręcę filmy, słuchajcie, to są tam ceny z licytacji, gdzie rzeczywiście ktoś był w stanie licytować za daną cenę monetę, banknot, i jest podane nieraz, macie podane ceny ostateczne i często pięć najlepszych licytacji danej aukcji. Ja posiadam rozeznanie rynku, wiem, że coś za tyle się sprzedaje. Niekoniecznie ja bym to za tyle kupił, bo bym nie kupił, ale wiem, że są ludzie, którzy akurat kupują. Jeżeli chodzi o polskie aukcje, mam rozeznanie. Jeżeli chodzi o eBay, no to jeśli ktoś posiada wiedzę na ten temat, gdzie takie monety się sprzedają, to niech poda link do wiarygodnych, zakończonych aukcji. A nie, że ktoś sobie wystawia, bo takich aukcji, i to nie tylko euro, jest masa. Jedyne, co więcej kosztuje, to słuchajcie, teraz rozlane rdzenie i skrętki, odwrotki. To na to są dowody, że monety sprzedały się za na przykład 1600 zł, tak jak ostatnio kręciłem. Czy więcej? I tak takie monety oczywiście wyglądają. Tu już macie screeny. To są monety nadesłane przez moich widzów. Rozlane rdzenie, widoczny destrukt, gdzie takiego destruktu nie jest w stanie zrobić nikt w garażu. Natomiast są też skrętki, odwrotki i one też się często drożej sprzedają. No tak jak u nas, słuchajcie, to jest coś widocznego, co wyszło z błędu mennicy. Nie, że ktoś gdzieś w garażu robił, bądź miał kaprys, wziął sobie z portfela poniszczone monety. Bo słuchajcie, na tych awersach tam są zawsze, każde państwo ma swoje jakieś rzeczy. Jedynie co jest więcej warte, to wiadomo, Watykan, San Marino i tam jeszcze chyba kilka państw, ale to też niewiele większe kwoty. Tak to wygląda. Te destrukty, które więcej kosztują, rozlane rdzenie i skrętki. W razie innych pytań, słuchajcie, wycen zapraszam na Instagrama. Odpowiadam do tygodnia, dużo pracy, nie poganiać mnie. I jeszcze raz podkreślę, monety obiegowe 2 euro wydane w sklepie popularnych krajów jest warta tylko 2 euro. Tylko widoczne destrukty. Ktoś tam czasami znajdzie, że pół gwiazdki jest przesunięte.
Słuchajcie, podajcie te właśnie aukcje, jeżeli ktoś widział, bo to moim zdaniem jest niestety fejkowa sprawa. Za takie kwoty nikt tego nie kupi. Musi być jakiś to super destrukt widoczny. Cześć, trzymajcie się. Mam nadzieję, że objaśniłem. Dużo zdjęć właśnie euro dostawałem od Was, więc tu jest filmik dla Was. Pozdrawiam, hej!